na pewno szkoda, bo myślę, że ten mecz mieliśmy pod kontrolą i mimo takiej optycznej przewagi w drugiej połowie to kontrolowaliśmy ten mecz i sam byłem ciekawy, jak ta drużyna trochę w eksperymentalnym składzie pierwszy raz w takim zestawieniu. Można powiedzieć trzy debiuty razem z Michalikiem. Fajnie funkcjonowała i gdzieś tam takie detale sprawiły to, że wymknęły nam się trzy punkty, bo myślę, że zagraliśmy naprawdę taktycznie perfekcyjnie i szkoda. Szkoda. No, trochę jestem poirytowany, bo myślę, że 30 sekund przed bramką należał nam się rzut rożny i tutaj pomyłka. Tak. Myślę, że to dla nas był rzut rożny. To są takie detale, które punktowo dużo zmieniają być może. W mojej ocenie rzut karny to za chwilę trzep od motyla sprawi, że wszystko będziemy gwizdać, ale widzę, że w erze VAR-u to naprawdę już dochodzimy do granic absurdu, jeśli chodzi o rzuty karne. Generalnie myślę, że sędzia bardzo dobrze sędziował, ale gdzieś to wszystko jest takie naprawdę przewrażliwione, bym powiedział. Także no szkoda trochę na własne życzenie, ale no piłka nożna to gra błędów. Wydaje mi się, że z takiego taktycznego przebiegu spotkania zasłużyliśmy na trzy punkty. Myślę, że pozytywnie patrzymy w przyszłość. Dzisiaj choćby, nie wiem, czy Kobryń młody, który na początku dostał kartkę i też pokazał się z fajnej strony. No nagrodą by były trzy punkty, ale wyjeżdżamy z jednym, ale z taką chyba, myślę, sportową złością przystępujemy do dalszych rozgrywek, bo myślę, że jest na czym ten optymizm opierać. Dziękuję. Dziękuję. Czy mają Państwo pytania? Proszę. No nie widziałem, to było po drugiej stronie i nie widziałem tego, także no nie chcę generalnie tutaj się bawić i oceniać sędziego, bo uważam, że sędzia Musiał jest bardzo dobrym sędzią i generalnie sędziował dobrze, natomiast no mówię, takie detale, nie wiem skąd się wzięły 5 minut przedłużania, bo widzę, że sędzia techniczny to dyktował, skoro my nie zrobiliśmy żadnej zmiany, jedną zmianę, a VAR-u też sędzia nie podchodził do VAR-u. Raz te mecze trwają 107 minut, teraz 105, a niektóre 3, no nie wiem, myślę, że to powinniśmy jakoś usankcjonować, bo to stanie przy ławce i czekanie, co się wydarzy, to powinniśmy chyba jakieś dodatkowe, jako trenerzy, szkodliwe dostawać za to. Proszę, Krzysztof Banasik. Powiem szczerze, że w tych pierwszych meczach to nie skupialiśmy się tak na... Oczywiście zanalizowaliśmy Śląsk i wiedzieliśmy, jak chce grać, nie chcę tutaj ujmować i tym bardziej są to zaprzyjaźnione kluby i tutaj wskazywać tych punktów, które chcieliśmy wykorzystać, ale tak naprawdę to są te pierwsze mecze, to trzeba grać swoją piłkę, wiedzieliśmy, co Śląsk chce grać, ale generalnie nie było takich słabych punktów, bo też trochę Śląsk w innym składzie i generalnie także nie wskazaliśmy takich typowych słabych punktów Śląska. No, zaskoczeniem dla mnie był Musonda na lewej stronie, chociaż wiem, że grywał, tak, ale my jeszcze chyba tak personalnie mieliśmy zdecydowanie większe zagadki. Panie trenerze, tak analizując okoliczności, w jakich dostaliście... ...spod koła środkowego tak naprawdę. Tak, pamiętam... Nie, raczej nie padają w poważnym futbolu, tak bym powiedział. Tak, pamiętam w derbach Dolnego Śląska z Zagłębiem w 93 i po tym meczu straciłem pracę, tak. To pan ma dobrą pamięć. Rozumiem, że chciał pan to usłyszeć. Także. Nie, no chodzi o to, że ja pamiętam końcowe fragmenty tej akcji, a nie pamiętam, że jak się zawiązało. No ja akurat ten mecz pamiętam.
mimo że 3 minuty wcześniej mieliśmy setkę i Arek Woźniak zmarnował, ale generalnie wygrywałem też tutaj. Proszę. Panie trenerze, myślę, że teraz pan nie straci pracy, bo powiem, że widziałem tam 11 trenerów stokowców z charakteru. Zespół, który pozornie prawie przez wszystkie media skazywany na porażkę z dobrym Śląskiem, bo to trzeba tak przyznać, zaprezentował się świetnie, kilka wynalazków, 20, 11, naprawdę fajni ludzie, no i znakomici stoperzy, którzy chyba nie przegrali żadnego pojedynku. Moim zdaniem poza tym jednym... Dziękuję panu, to 100 zł, które się umawialiśmy, później panu wręczę. Tak. Dokładnie, ale myślę tak, że to jest racja i rzeczywiście myślę, że pokazaliśmy dzisiaj charakter. Naprawdę zawodnicy zostawili 120%, dlatego tym bardziej mi ich szkoda po prostu, bo z dobrym Śląskiem, tak, trzeba przyznać, że Śląsk jest solidną drużyną, ale potrafiliśmy to taktycznie fajnie rozegrać i no szkoda, ale myślę, że już nie ma co patrzeć za siebie, no. Zostały punkty w zaprzyjaźnionym Śląsku. Myślę, że też tak trochę u nas straciliśmy bramkę z rzutu rożnego w końcówce. No nic, wierzę w to, że gdzieś to ten bilans szczęścia równa się zero i to my zaczniemy strzelać w doliczonym czasie. A Śląskowi życzę, gratuluję, bo to jest na pewno wyczyn strzelić w ostatnich sekundach i życzę, żeby gdzieś tutaj w tej czołówce mieszało, a fajnie jak my byśmy się do tego podłączyli. No dzisiaj mieliśmy szansę na to, ale no niestety nie udało się, ale na pewno nie składamy broni. Jeszcze mam jedno pytanie. Tak pan mówi, że będzie Łukasz Zwoliński? No to ja jeszcze nie wiem, ale wiadomo, trener zawsze na końcu dowiaduje się. Oczywiście pewnych rzeczy się domyślam, ale jak będzie, fajnie, cieszę się, że może wróci już Lipski, że wróci Fila, zobaczymy co z Udowiciciem, także na pewno to pole manewru w końcówce będzie większe. Nie to, że dzisiaj bałem się wpuszczać tę młodzież, ale też nie chciałem ich tutaj zrazić, bo jednak ciężar dzisiaj był taki pokaźny tego meczu, a też no myślę, że czułbym się nie za bardzo, gdybym powiedzmy no porobił zmiany, chciał tym młodym chłopcom zrobić dobrze, a ucierpiałaby na tym drużyna poprzez powiedzmy niewłaściwe zmiany. Myślę, że zrobiliśmy wszystko, no taki błąd się zdarzył, ale tak już powiedziałem, no szkoda, bo tutaj nie chcę rozpamiętywać tego, ale myślę, że tych takich małych rzeczy mogłoby się zebrać tam więcej.